Żaden projekt nie ma sensu, gdy się go porządnie nie obgada z poważnymi ludźmi. Dlatego postanowiliśmy po oddźwięku, jaki nabrał projekt Ruchu Obrony Polaków, postanowiliśmy ruszyć na spotkania. Zaczęliśmy od naszego matecznika, czyli od południa Polski. Mamy za sobą pierwsze 5 spotkań. Okazuje się, że ten projekt rośnie wraz z wami. To wy dodajecie temu projektowi nowych kolorów, pomysłów i przede wszystkim waszej aktywności i serc. Bo ja przyjeżdżając zawsze rozpoczynam od tego samego. Oferuję wam tylko ciężką robotę, pot, a może i łzy i krew. I mimo to, już tak patriotycznie to zacząłem i patetycznie, mimo to przychodzicie, jesteśmy i atmosfera jest niesamowita. Dziękuję wam bardzo. Zobaczcie, jak było, a to było przed 2 dużymi spotkaniami. Przed spotkaniem w Bochni, gdzie było dużo ludzi, ale i przed spotkaniem wieńczącym tą południową trasę Rebelia 2024 w Nowym Sączu, gdzie wielka aula wypełniona była po brzegi, ludzie stali, na balkonach siedzieli wszędzie. To buduje, to podnosi serce i z mojej strony macie tylko zapewnienie, że nie ustanę. Ale co z tego wyjdzie, zależy od was. Jedziemy na 4. spotkanie pod rząd. Jak dziś frekwencja dopisze, to, no, to będzie prawie 2000 uczestników na tych 4 spotkaniach po uczelni. Serce rośnie, no bo to są ludzie zatroskani o Polskę i szukający drogi wyjścia z sytuacji, w której się znaleźli. Wspólnie myślimy nad tym, co dalej. To naprawdę podnosimy. Dzień dobry Państwu. Co za tydzień? Tusk zdjął portki w Paryżu. No nie dosłownie, ale metaforycznie. Kaczyński dostał blekotu, jakby się blekotu najadł. A Zwarycz, będąc uchodzący tutaj za ambasadora Ukrainy, ale wydaje mi się, że coraz mocniej wywierający wpływ na polską politykę, zakomunikował w imieniu rządów polskiego i ukraińskiego, że w marcu odbędzie się wspólne posiedzenie rządu polskiego i ukraińskiego w Warszawie. Pamiętacie, kiedyś zorganizowali nam konferencję w sprawie Iranu w Warszawie, o której nasi politycy prawie w ogóle nie wiedzieli. Teraz Zwarycz nam robi wspólne posiedzenie rządu. Co się dzieje? Wszystko trzeszczy, skrzypi i rozlatuje się. A jeszcze zobaczcie informacja, dla której aż wstałem, zamiast tradycyjnie siedzieć. Pracował ze Sławomirem Nowakiem na Ukrainie, teraz wraca do pracy w ważnej instytucji. Julia pcha się z powrotem do urzędów, żeby grabić, kraść. Nie wiadomo, co jeszcze robić. Zobaczcie, zastępcą szefa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego został niejaki imcz Tomasz Połeć. Nomen omen. Informację potwierdził nam obecny szef GITD, Artur Czapiewski. Połeć w przeszłości pracował przez wiele lat w inspektoracie, ale został odwołany, gdy do władzy doszło Prawo i Sprawiedliwość. No i współpracował ze Sławomirem Zegarkiem Nowakiem. Musiałem Państwu to przeczytać, bo oczom własnym nie wierzę, co tu się wyprawia. Ale też inna ciekawostki. Ciekawostki. W Davos, w Szwajcarii. Znany z tego, że gości Klausa Schwaba i jego komilitonów, jedna z wypożyczalni narciarskich stwierdziła, że Żydów nie obsługujemy. Coś strasznego, co się dzieje w tej Szwajcarii. Nie życzy sobie Żydów właściciel tej firmy. Oczywiście wiecie, co się zaczęło.
Gewalt! Ajwaj, krzyk okropny. Jak to możliwe? Okazało się, że reprezentanci tej nacji kradli sanki. Dobra, chodźcie. Normalny komentarz, zapraszam. Piękne panie, szacowni panowie. Wracamy do tej kostycznej, normalnej formy naszych spotkań. Nie będę tutaj stepował, tańczył, ale po prostu porozmawiam z wami, tak jak to robimy co tydzień. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że wspieracie, że tyle dobrych opinii, że na spotkaniach tylu was podchodzi, ładujecie mnie energią, zapewniacie o modlitwie. Te modlitwy są bardzo ważne. Te dobre myśli są bardzo ważne. Bez tego nic by się nie udało zrobić. Bo to nie jest tak, że naraz jakiś Gadowski wymyślił, że będziemy się jednoczyć i powstaje jakieś poruszenie. Tylko to jest jeden wspólny fenomen. Tak jak pamiętam z czasów Solidarności. Że coś zaczęło się dziać i nikt z nas jeszcze wtedy nie rozumiał co. Nie wiedział co. Związek Sowiecki wydawał się niewzruszony. A jednak 10 milionów ludzi zapisało się do Solidarności i powstał wielki ruch. Potem bezpieka to oczywiście wszystko zeszmaciła. Ubarwiła na szaro. Ale dopóki bezpieka się do tego nie dobrała, to był to naprawdę czysty, porządny ruch ludzi dobrych serc. I oby te dobre serca dopisywały, oby te dobre intencje nie były słomianym zapałem. Czeka nas ciężki wysiłek, żeby odgruzować Polskę z obecnej klasy politycznej. A chcemy to zrobić. Chcemy ich wyrzucić. Naprawdę. Wierzcie mi, nie chcę być żadnym dygnitarzem, żadnym tyranem, żadnym kimś. Chcę być ciągle jednym z was i do końca pozostać jednym z was. Ale musimy ich wyrzucić. Tych łotrów, tych słabych ludzi, tych sprzedanych ludzi. Wreszcie tych, którzy sami nie wiedzą, czego chcą. Bo my wiemy, czego chcemy. Chcemy nowej konstytucji. Chcemy 200-osobowego Sejmu. Chcemy referendów gminnych, bezprogowych. Chcemy szkoły rycerskiej. Chcemy bardzo wielu rzeczy, ale przede wszystkim chcemy, żeby finanse rządu były publikowane w internecie. Tak jest w Nowej Zelandii. I zapoczątkowało to rewolucję uczciwościową w tamtym kraju. Wszystkie wydatki rządu powinny być jawne. Wszystkie wydatki rządu i prezydenta, bo chcemy, żeby był ustrój prezydencki przecież, powinny być jeszcze tego samego dnia publikowane w internecie, żeby każdy obywatel, który chce przejrzeć, jak są pożytkowane jego podatki, mógł sobie wejść, sprawdzić, policzyć, złożyć zażalenie. Wymaga to oczywiście nowej konstytucji, nowych przepisów. Ale z drugiej strony nie ma czasu. Narasta zagrożenie. Już mówi się, i powiem o tym w komentarzu, o nadawaniu praw wyborczych Ukraińcom w Polsce. I to nie tym Ukraińcom, którzy już dostali obywatelstwo i ukryli się jako piąta kolumna gdzieś w naszym społeczeństwie, tylko tym Ukraińcom, którzy czasowo tu przebywają. Bo właśnie w tym tygodniu Sejm w nadzwyczajny sposób nagle uchwalił przedłużenie wszelkich benefitów dla Ukraińców do czerwca tego roku. Często mają większe prawa niż zwykli Polacy, dlatego musi być Ruch Obrony Polaków. Będzie to bardzo nietypowe stowarzyszenie. Stowarzyszenie, które niejednemu łotrowi będzie w nocy się śniło jako koszmar. Ale porządnym ludziom będzie porządne. Porządnym ludziom będzie się dobrze kojarzyło. A ponieważ Polska w ogromnej większości składa się z ludzi porządnych, więc rebelia porządnych ludzi to jest coś. Teraz w przyszłym tygodniu ruszam w nową trasę. Dziś pod koniec komentarza jeszcze o tym opowiem. Ale trasa, która była, obfitowała w mnóstwo ciekawych rozmów, zdarzeń. Będzie przeze mnie zapamiętana bardzo dobrze. Spotkałem się z prawie 3000 ludzi.
na 5 spotkaniach na południu Polski. Teraz ruszamy na Mazowsze. Zobaczymy, jakie tam jest zainteresowanie. Ale powiem Państwu tak. Jestem kompletnie nieczuły na łabędzie śpiewy polityków. Dzwonią, niektórzy się przemilają, niektórzy grożą, niektórzy straszą nawet. Choć wiedzą, że tutaj nas na huki niczego nie zyskają. Ale łaszą się też. Chcą. Czują, że coś się tworzy, już by się na wszelki wypadek załapali. Jakąś sobie poliskę na przyszłość wykupili tu, w Ruchu Obrony Polaków. Nic z tego. Do roboty. Do drugiego i trzeciego szeregu. Żadnych świętych krów, żadnych karmazynów, żadnych mądrali, którzy wiedzą lepiej od innych, jak żyć i co robić. To jest podstawowa święta zasada. Jak tą zasadę złamiemy, to nie ma sensu działać dalej. Wszyscy jesteśmy równi. Równi w naszym ruchu. Pierwszy szereg to są zwykli, porządni, normalni ludzie, którzy mają siłę, żeby chcieć coś zmienić dla swoich dzieci i wnuków. A wiele głosów, że przeważnie to siwe głowy, przeważnie starsi. Przepraszam, a w plemionach, które miały taką intuicyjną mądrość w sobie, kto sprawował rządy? Rada Młokosów czy Rada Starszych? Kto wybierał wodza? Rada Młokosów czy Rada Starszych? Młodzi ludzie mają czas na zaangażowanie się praktyczne w sprawy publiczne i politykę. Na razie są zagonieni. Na razie korporacje ich wyciskają do cna. Na razie muszą spłacać kredyty, wychowywać małe dzieci, stawiać czoła tysiącu problemów, o których już starsi zapomnieli. Ja to rozumiem. Trudno wyrwać z życia codziennego tych parę godzin na spotkanie polityczne albo spotkanie społeczne. Ale ci młodzi ludzie są, bo widzę to, jak ich spotykam, jak rozmawiam z nimi. Podchodzą na ulicy, są bardzo zaciekawieni, pytają. Są to nastolatki często. Ostatnio na spotkaniu w Nowym Sączu 25-letni chłopak wstał i mówił tak, że gdyby go nagrać i postarzyć głos, to każdy by powiedział, to dziadunio jakiś gada o Panu Bogu, o wartościach. To był chłopak młody. Przystojny, fajny, prosty chłopak. Prosty w sensie niezgarbiony. I mówił piękne rzeczy, piękne świadectwo o swojej duchowości. Wstawali też ludzie na spotkaniach, którzy mówili, nie wierzymy w Pana Boga. Jesteśmy niewierzący, ale chcemy dobrze dla Polski. Chodźcie. Jest po drodze. To nie jest sekta. To nie jest nowy kościół. To jest zaproszenie do poruszenia Polaków. I tak to traktujcie. A wiele rzeczy zbulwersowało mnie w tym tygodniu, ale najbardziej zbulwersowało mnie coraz większe uleganie Ukraińcom. Tej bezczelnej kaście oligarchicznej, która rządzi Ukrainą, która wysyła młodych chłopaków na śmierć, a sama bogaci się niepomiernie. A sama kradnie i oddaje się korupcji. A sama stworzyła batalion Dubaj, gdzie wysłała swoje dzieci i swoich bliskich, żeby uniknęli losu wojennego. Tu Żeleński w sweterku paraduje, a cała ta grupa opływa w dostatki. I teraz oni zaczynają rządzić na terytorium Polski. Ten zwarycz uchodzący za ambasadora Ukrainy komunikuje, że pod koniec marca w Polsce odbędzie się wspólne posiedzenie rządów polskiego i ukraińskiego. Wszędzie wiszą flagi ukraińskie, po urzędach, na portalach. W ten sposób chcą nam zabrać ducha polskiego. Chcą nam powiedzieć, że Polska już nie do końca jest nasza, ale także ich, coraz bardziej może ich. Wracajcie na Ukrainę, brońcie swojego kraju. Wara wam od Polski, bo będziecie musieli walczyć z nami. Nie oddamy wam Polski. Bo zagnoicie ją tak, jak zagnoiliście swój kraj. Ukraina mogła mlekiem i miodem spływać. To jest kraj wymarzony. Wyposażony we wszelkie bogactwa naturalne, w najbardziej żyzne ziemie. I co zrobiliście z tego kraju? Gnój. A teraz jeszcze wojnę. Będę o tym mówił i jak widzicie reaguję emocjonalnie, ale nie mogę przejść obojętnie
wobec bezczelności, chamstwa i buty. Ludzi, którzy kompletnie nie zasługują na to, żeby ich traktować jako wyższych od Polaków, a oni się wywyższają. Dochodzi w tej chwili do twardej walki polskich rolników o ich prawa, a tam już pohukiwania. Już mer Sadowy, banderowiec ze Lwowa pohukuje, już jakiś Taras Kaczka otwiera swoją buziunię i straszy Polaków. Co wy myślicie, że Polacy się was przestraszą? Kto was lał po łbach w historii? Zanim wpadliście pod Moskwę i nauczyli was być rabami, niewolnikami. Pamiętajcie, że byliście pod polską ręką i żyło wam się dobrze, nie głodowaliście. A pod Moskwą spłynęliście krwią i głodem. Zabierzmy się za ten tydzień. Wydarzenie po wydarzeniu, a jest ich bardzo dużo. Protest w Dorohusku. Polacy wysypali, polscy rolnicy wysypali ziarno z trzech ciężarówek, prawdopodobnie. I wielkie poruszenie. Taras Kaczka mówi, że nawet, że może dojść do aktów przemocy na terenie Ukrainy wobec Polaków. Taki szantaż. A cóż ty, Kaczka, myślisz, że Polak w łeb nie potrafi przyłożyć? Przyjedziesz tutaj na spotkanie rządu, to zobaczysz. Nie od tych wazelniarzy tuskowych, którzy tu pełnią obowiązki rządu, a jak najszybciej musimy ich wymieść, tylko od Polaków. Myślisz, Kaczka, że będzie ci tutaj teraz różowo w Warszawie, jak przyjedziesz na posiedzenie rządów? Za to, co powiedziałeś, masz odszczekać i przeprosić. Polaków. Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu, zaczął nam grozić. Mer Sadowy też grozi. Twierdzi, że to są, że ci, którzy wysypują zboże, to pseudozboże ukraińskie, to są prorosyjscy prowokatorzy. To już w Polsce nie działa, ten szantaż, to gadanie. Wyzbądź się banderyzmu, Sadowy. To będziemy rozmawiać. Potem przepraszał w Polsacie za to. Za komuny polscy rolnicy walczyli z komuną. Praktycznie, nie gadając. Nie tak jak my, inteligenciki, których zamykano po aresztach, ale co? My gadaliśmy. Chodziliśmy na manifestacje, na których nas tłukli pałami. Oni walczyli praktycznie. Hodując nielegalne krowy, nielegalne świnie, nielegalne owce, żywiąc miasto po cichu. Dopóki jest polski rolnik, dopóty jest bezpieczeństwo. Pamiętajcie. A tych, którzy najczęściej słoiki w wielkich miastach, którzy takim śmierdzi gnój w gospodarstwach wiejskich. Chcę przestrzec was. W waszych sklepikach wypasionych, korporacyjnych, Bóg wie jakich, najszybciej braknie żarcia. I będziecie się wtedy prosić dopiero o jedzenie polskiego rolnika z tą ciężko spracowaną dłonią. Zobaczcie, tu jest filmik też z tego, co odkryli rolnicy, sprawdzając przygraniczne tereny. Są okolice Dorohuska. Odkryli ukryty terminal przeładunkowy. Przyjeżdża nienotowane w ogóle, nierejestrowane zboże z Ukrainy, rzepak z Ukrainy i jest ładowany na ciężarówki jako rzekomo polski. Rolnicy tam pojechali, odważne chłopaki i przyjechała pani. W tym nagraniu jest to wszystko. Przyjechała pani, która sobie nie życzyła nagrywania i groziła pozwem sądowym. To też musiała pozwać wiele milionów ludzi, którzy to oglądają i wspierają rolników. Paniusiu. Potem nasłała na tych chłopaków jakichś karków, którzy ich ścigali samochodem, no ale się przestraszyli, bo rolnicy przyjechali do swoich na blokadę. I tam już by karki mogły być przetrącone. Zobaczcie, bo to jest ciekawy filmik i pokazuje, co naprawdę dzieje się na granicy, a dzieje się tam dużo niepokojących rzeczy. Z drugiej strony ukraińscy kierowcy już się burzą i chcą rozbijać blokady. I od tego jest polska policja, żeby ich wypałować, jeżeli tylko im przyjdzie to do głowy. Wypałować tak, żeby pamiętali, że są w Polsce, mają respektować polskie prawa. Z tych wschodnich spraw, do których zresztą wrócę zaraz, ukraińskich, to jako przerywnik powiem wam, że bardzo ciągle szanuję Carsona Tuckera. Uważam, że on tworzy nową jakość w dziennikarstwie takim publicystycznym, informacyjnym na świecie.
Ale świetny pomysł wywiadu z Putinem, który zbulwersował całą socjetę światową. Ach, jakże oburzyli się te wszystkie dziennikarzątka. Ale wykonanie słabe. Ale wykonanie złe. Dał Putinowi bajdurzyć takim bełkotem imperialnym, kłamać w sprawach historii Polski. Nie przygotował się kompletnie Tucker w tym wywiadzie. Obejrzałem ten wywiad. Nie przygotował się. Pozwolił kłamać Putinowi na temat historii Polski. A widać, że Putin ma głęboki kompleks Polaków. Ciekawe czemu. Pokażę wam pewien tekst, który udowadnia, że Polska jest tym słoniem, o który naprawdę chodzi w tej całej rozgrywce. Że Polska teraz będzie wpychana w bardzo silny konflikt, silniejszy jeszcze niż do tej pory, z Rosją. A Putin ma kompleks Polski, choć zapewnia, że przecież nie zaatakuje. Nie można mu wierzyć, bo to jest wąż. KGB-owski wąż, podpułkownik. A sam wywiad, no cóż, jeszcze w dalszej części o nim wspomnę, ale słaby. Putin marudził, kłamał, dobierał sobie fakty, a Carson Tucker nie potrafił go docisnąć. Nie przygotował się, nie znał historii, nie potrafił zadawać błyskotliwych pytań, jak nie on zupełnie. Jakiś sparaliżowany Putinem. Siedział i dwie godziny nudy właściwie, bo niczego nowego w tym wywiadzie nie było. Ale dobrze, że taki wywiad był, bo jest nowa kategoria w światowych mediach. Dziennikarze pokazują, że nie będą się kierować, przynajmniej ci wybitni dziennikarze, bo ciągle Carsona mam za takiego, udowadniają, że nie będą się kierować modami politycznymi i polityczną poprawnością. Prawdziwy dziennikarz ma to w nosie, by nie powiedzieć bardziej dosadnie. Carson taki jest, tylko bardzo mnie rozczarował tym wywiadem. No. Dobrze było, żeby się przygotował, bo to jednak jest jeden z najważniejszych wywiadów, był jeden z najważniejszych wywiadów w jego karierze. Mówił ze swadą świetnie z Donaldem Trumpem w tym słynnym wywiadzie, który zrewolucjonizował internet. Świetnie rozmawiał z Wiktorem Orbanem. Pozwolił Orbanowi pokazać też umysłowość węgierskiego przywódcy, który jakże odstaje poziomem od polskich polityczków. A tu z Putinem coś nie zagrało, coś słabo. Czy może tam stali jacyś żołnierze, czy może go rozśmieszali? Nie wiadomo. No coś tam w tym wywiadzie jest sztucznego, jest niedobrego. Carson stracił swadę, nie przygotował się, uznał chyba, że sam fakt, że przeprowadzi wywiad z Putinem, usakralizuje go na tym dziennikarskim parnasie. No nie. No słabo, Carson. Ale wywiad wart obejrzenia. Krąży także z polskimi napisami. My tu mamy jeden link. Może nas nie wyrzucą za podanie tego linka Państwu. Zobaczcie. Prawa następna. Tym razem znowu wracamy na Ukrainę. Przyszły informacje o tym, że 9 lutego w Brodach, w obwodzie tarnopolskim, Ukraińcy z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu zrównali z ziemią polski cmentarz. Jeszcze sprzed II wojny światowej. Cmentarz, który był uporządkowany przez Stowarzyszenie Huta Pieniacka i przez polskich motocyklistów w latach 2011-2012. No, dosyć to bulwersujące. Leszek Żebrowski, zobaczcie, zamieścił o tym informację. To wiarygodne źródło. Ale potem otrzymaliśmy komunikat polskiego konsulatu we Lwowie, mówiący, że nic takiego nie miało miejsca, że nic nie zostało zniszczone. No, radna Lwowa grzmiała, Ukrainka, która jest wyczulona na takie sprawy, grzmiała. A tu... No, trzeba to zbadać. Proszę Państwa, którzy mają możliwość bycia tam albo mają swoich informatorów w tamtym rejonie, żeby to zbadać i przysłać mi rezultat. Podam go Państwu po zbadaniu. Bo teraz jeżdżąc, nie mam jak się wyrwać, żeby jechać do Brodów. Więc bardzo bym prosił, żebyście się tym zajęli. Następna informacja, która mnie bardzo zbulwersowała. Zobaczcie, Ukraińcy przygotowują się do przerzutu setek tysięcy ton zboża przez granicę z Polską. I to jest, to współgra z informacjami, które pokazują odważni młodzi rolnicy w swoim wideo.
jakieś dziwne, ukryte w lesie silosy przeładunkowe i pakowanie tego na polskie ciężarówki. A tu oficjalnie firma ukraińska Agrosem chce wybudować przy granicy elewator o pojemności 22 tysięcy ton przy terminalu logistycznym Most na granicy z Polską. Umożliwi to ukraińskim producentom przetransportowanie na teren Unii Europejskiej nawet 400 tysięcy ton zboża. I co? Cisza. Spokój. Nikt się nie bulwersuje. Gdzie jest Kołodziejczak? Zresztą ten chłopina został skrzywdzony mianowaniem na funkcję wiceministra rolnictwa, bo widać, że całkowicie zagubił się we własnej umysłowości. Stroi jakieś miny. No, mister Olimpiado, ty nie jesteś Kołodziejczak, ale mógłbyś być trochę mądrzejszy. Sikorski błysnął. Więc pan Radosław Applebaum powiedział, musimy wypełnić nasze zobowiązania wobec Ukrainy. A oświadczenie to wygłosił po spotkaniu tak zwanego Trójkąta Weimarskiego, szefów spraw zagranicznych z Polski, Niemiec i Francji. Czyli zaczynamy z powrotem wchodzić w pewną część ciała Niemcom i na dodatek się tam urządzać. A pan Applebaum na czele, jak zwykle zresztą. Kosiniak, Kamysz, zwany Tygryskiem, któremu tatuś mówił, no nie będziesz za dobrym lekarzem, więc nie umiesz, zostaniesz politykiem. Sam tatuś też był politykiem, ministrem zdrowia w jednym z rządów. Kosiniak chciałby, aby reparacje niemieckie szły na rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, który, zobaczcie, produkowałby sprzęt zbrojeniowy dla Ukrainy. Czyli dajcie nam reparacje, a my damy Ukrainie. Panie Kosiniak, czy dawno pan nie dostałeś jakimś ciężkim chłopskim kłakiem w łeb, skoro takie wygadujesz rzeczy? Zresztą wszystkie mokre mrzonki pana Kosiniaka-Kamysza rozwiał sam jego szef, Donald Tusk. Donald aus Danzig Tusk, który po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego wygłosił tak żenujące oświadczenie, że ja jako Polak czuję się zawstydzony po czubki paznokci w stopach. Słuchając tego, zobaczcie, tutaj jest na Twitterze to oświadczenie. Jak on krąży, żeby nie urazić Scholza. Jak on się płaszczy przed tym Scholzem. Przed nikim, bo ten Scholz to taki nikt. Jak on w takich lansadach. Ale z tego, co mówi, wynika bardzo niebezpieczna rzecz. Mianowicie nie ma mowy, zdaniem Tuska, w końcu premiera polskiego rządu, mam nadzieję, że chwilowego premiera, nie ma mowy o reparacjach, bo sprawa została wiele lat temu prawnie uregulowana. Cytuję Tuska. Prawnie uregulowana. Panie pośle Arkadiuszu Mularczyk, może zamiast wysyłać SMS-y do działaczy w Limanowej i Nowym Sączu, które miały ich nastraszyć, a ich rozśmieszyły, zabrałby się pan za to, na czym pan robił karierę, czyli na gadaniu o reparacjach ze strony Niemiec. Przygotował pan to zestawienie? Przygotował pan ustawy? Przygotował pan jakąś strategię? Może warto, panie Mularczyk, powiedzieć panu sprawdzam. Tym bardziej, że pani skażona będzie kandydowała na prezydenta Nowego Sącza, bo wy macie jakieś takie rodzinne tendencje polityczne. Panie Mularczyk, mówię do pana sprawdzam. Niech pan ujawni, co pan zrobił w sprawie roszczeń wobec Niemiec. Roszczeń słusznych polskich reparacyjnych. Te roszczenia nie są przedawnione. One są przedawnione w umysłowości Tuska, ale nie Polaków. Podkreślam, nie Polaków. W umysłach Polaków Niemcy ciągle mają coś do spłacenia. Ciągle. Przede wszystkim za te złodziejstwa i morderstwa i zbrodnie popełnione w Polsce powinniście odpowiadać i płacić. Koniec, kropka. Tak jak płaci się Francuzom, Żydom, wszystkim, tylko nie Polakom. Odezwał się pan Jarosław Kaczyński natychmiast, grzmiąc i krzycząc. Tylko kto panu, panie Kaczyński, uwierzy dziś? Mieliście 8 lat na to, żeby puścić w ruch machinę reparacyjną.
Mieliście 8 lat na to, żeby z Niemcami rozmawiać na ten temat twardo i ostro. To wysyłaliście Mateusza Morawieckiego, który potem ocierał proch z kolan po tych twardych rozmowach. A teraz obudził się pan, panie Kaczyński? Teraz pan robi spotkania wolnych Polaków? Teraz wykrzykujecie? Dajcie spokój, nie kompromitujcie się. Następna informacja, mnie ciekawa. Polskie porty mogą przyjąć jeszcze więcej zboża z Ukrainy. A dziwaczny przetarg na dzierżawę jednego z większych zbożowych terminali w Gdyni został rozstrzygnięty jeszcze za czasów PiS-u, rządu PiS-owskiego. Dziwaczny zupełnie, bo znowu Ukraińcy narobią tam szwindli. Tymczasem Austriacy, dla ciekawostki, cały czas pompują ruski gaz. 98% zapotrzebowania na gaz Austrii pokrywają dostawy z Rosji. Bez komentarza. Ciekawa jest sekwencja wydarzeń na Ukrainie. Bo oto Zełenski już pod koniec stycznia, chyba 28 stycznia to ogłosił, miał zamiar zwolnić z funkcji szefa ukraińskiej armii Waleria Załużnego, generała Waleria Załużnego, który zdobył wielką popularność wśród Ukraińców i przewyższa popularnością samego Zełenskiego, combat hero. I chciał go zwolnić, ale nie mógł z jakichś powodów. I dopiero przyleciała do Kijowa w takim ekspresowym tempie Wiktoria Nuland i zwolnił. I po wizycie Nuland zwolnił, a Załużny jako tako w takiej atmosferze niewojennej rozstał się ze swoją funkcją. To ciekawe, bo Wiktoria Nuland tak wisi nad Ukrainą od 2014 roku. Załużnego na stanowisku zastąpił niejaki Oleksandr Syrski, dotychczasowy dowódca sił lądowych. A mówi się na Ukrainie, że Załużny został tak naprawdę zwolniony ze swojej funkcji, aby nie był konkurentem w popularności dla Zełenskiego, a oficjalnie obarczano go winą za fiasko politycznej ofensywy wojennej, która miała przynieść owoce, a przyniosła marne owoce na froncie. Zełenski zaproponował Załużnemu bliżej nieokreśloną ważną rolę. I teraz sama pani Nuland. Sama pani Nuland, jak poszukacie w internecie, to słynna stała się, gdy wypłynęła na światło dzienne jej korespondencja mailowa z byłym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Kijowie, Jeffreyem Pejatem. Tam bardzo niepochlebnie wyrażała się o Unii Europejskiej, o Niemcach, ale i o Polakach nie najlepiej. Dziwna pani, mówiąca po francusku i po rosyjsku, perfekt. No i wreszcie w tym bloku ukraińskim, który tak obsesyjnie dzisiaj przygotowałem, ale uważam, że musimy to o tym mówić głośno. Zobaczcie państwo, na portalu samorządowym ukazało się całe rozważania, zresztą przedrukowane na podstawie materiałów Rzeczpospolitej, o możliwości przyznania praw wyborczych dla Ukraińców. Co więcej, oficjalnie Związek Ukraińców w Polsce potwierdził, że będzie ubiegał się o to, żeby prawa wyborcze Ukraińcom zostały przyznane. Jest nawet analiza, że Unia Europejska nie zakazuje przyznania takiego prawa cudzoziemcom w wyborach lokalnych. Skoro 9 lutego Sejm przedłużył ich tu przymusowy pobyt i pasożytowanie na nas, no to czy prawa wyborcze Ukraińców to jest mrzonka? O to zabiegał już niejaki Bodnar, półukraińiec, teraz minister sprawiedliwości. On już dawno wygadał się, że Ukraińcom należałyby się prawa wyborcze. Po co im przyznano PESEL-e? Pełne świadczenia, czasami większe niż Polakom. Dostęp do systemu edukacji, dostęp do systemu służby zdrowia, do którego nigdy się nie dołożyli groszem. Po co? Tworzy się nowych, lepszych obywateli w Polsce? Powiedzmy sobie jasno, nigdy praw wyborczych dla Ukraińców, obcokrajowców. Tych, którzy dostaną polskie obywatelstwo, wtopią się w polskie społeczeństwo, zdadzą egzamin z języka polskiego, z historii polskiej, odpowiedzą na pytanie o przebieg wydarzeń na Wołyniu w
czasie II wojny światowej. O tym możemy dać obywatelstwo i dostaną prawa wyborcze. Żaden Ukrainiec, który nie zda egzaminu z historii, w której będzie pytanie o Wołyń, nie powinien mieć praw wyborczych w Polsce. I my do tego nie dopuścimy, prawda? Dlatego powstaje Ruch Obrony Polaków. Dlatego właśnie, bo jest chwila najwyższa, chwila zagrożenia naszego bytu narodowego. Chcą nas zaatakować od wewnątrz. Jakie prawa wyborcze? Dla kogo? Tyle tej o obsesji antyukraińskiej, a teraz o innych wydarzeniach, już bardziej w stonowanym tonie. A więc o kapitulacji Tuska mówiłem, ale zobaczcie Państwo, bo nie tylko z Ukraińcami zaczynamy mieć problem. Oto wydarzenie z Lublina. 15-letnia dziewczynka została zgwałcona przez 39-letniego obywatela Zimbabwe. Obywatel Zimbabwe, który wziął tą dziewczynkę na chwilę, żeby się nią opiekować, bo poprosiła go znajoma Polka, co za nieprzyzorność. Obywatel Zimbabwe upił dziewczynkę, a potem ją wykorzystał seksualnie, doprowadzając do paskudnych rzeczy. Pierwsze takie zdarzenie, a ile będzie dalej? W Limanowej. Chłopy wstały i mówią tak, niech no tylko tu się zjawią ci od Tuska migranci i spróbują zaczepiać nasze dziewczyny. To popamiętają na całe życie, lecząc się. Panowie byli przekonujący. Więc południe Polski sobie z tym może poradzi, ale reszta? Pani Nowacka, następna. Minister oświaty, minister edukacji. Wzięła się za zmienianie, za gmeranie w lekturach szkolnych. Zaczyna wyrzucać te lektury, które kształtowały nas wszystkich jako Polaków, a chce wprowadzić na przykład lekturę powieści i no, tego pisarstwa Olgi Tokarczuk. Olga Tokarczuk ma być w lekturach szkolnych. No tak. Statystycznie też niezbyt dobra informacja. W 2023 roku upadło w Polsce 404 firmy. Jest to wyższa liczba nawet od czasów pandemii. Niedobrze. W Stanach Zjednoczonych, żebyśmy się tak nie dołowali Polską. Zobaczcie tekst ciekawy, jak Rockefellerowie i inni oligarchowie finansowi, miliarderzy wywierali presję na gabinet Bidena, aby ograniczył eksport gazu LNG skroplonego. Pod ich wpływem prezydent wstrzymał budowę nowych terminali eksportowych i wszystko to pod wpływem lobby ekologicznego ponoć. Coś tam się dzieje w Stanach niedobrego. Rockefeller, który nie chce eksportować gazu? Trzeba się nad tym głębiej pochylić. A ten nasz Bodnar, przypomnę ze złośliwości, to nie tylko pół Ukrainiec. Patrzeć mu na ręce, proszę. Patrzcie mu na ręce. To jeszcze kłamca oświęcimski. Zobaczcie, w 2017 roku w TVP wypowiedział się w taki oto sposób. Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w realizowaniu Holokaustu, w tym także naród polski. Potem się wycofywał tchórzliwie z tych słów, a wypowiedział jako rzecznik praw obywatelskich. Nie zapomnijmy Bodnarowi niczego i patrzmy mu na ręce, bo ten rząd nie działa w polskim interesie. I trzeba z wielką podejrzliwością traktować każde działanie ludzi z tej koalicji. No i wreszcie bardzo smutna informacja, pokazująca w jakich czasach żyjemy i do czego doprowadzi odejście od chrześcijańskiej etyki. Odejście od twierdzenia, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli odejście od przekonania, że człowiek jest najważniejszą istotą na ziemi. Człowiek. Osoba ludzka. Bardzo smutna informacja, ale muszę ją podać. Były premier Holandii, jego żona zostali z własnej woli poddani eutanazji i odeszli w wieku 93 lat.
Premier Dried van Acht wraz ze swoją żoną poddali się eutanazji. I cytat. Zmarł razem i ramię w ramię ze swoją żoną Eugenią w wybranym przez siebie czasie, głosi komunikat założonej przez ACTA fundacji The Right Forum. ACT w latach 70, na przełomie lat 70. i 80. był premierem rządu Holandii. Uwaga, z jakiej partii? Z partii Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny. Z chrześcijańskiej demokracji holenderskiej. Chrześcijańska demokracja? Eutanazja? Ja przypominam sobie z czasów, gdy byłem jeszcze młody i głupi, głupszy niż teraz, zakładałem porozumienie Centrum i wtedy Andrzej Kostarczyk zorganizował takie szkolenie dla takich głównych działaczy porozumienia Centrum, które właśnie było finansowane przez holenderskie CDA. Mówiono nam to holenderscy chrześcijańscy demokraci. A ponieważ ja bardzo chrześcijańsko-demokratycznie byłem nastrojony, zresztą do dziś raczej mam poglądy chrześcijańsko-demokratyczne. Nie wiem, dlaczego czasami uważają mnie za jakiegoś jastrzębia, czy człowieka skrajnych idei. Wtedy byliśmy szkoleni przez sympatycznych skądinąd ludzi z CDA, ale nie wiedziałem, że tam tacy działacze są, jak ten von Acht. Przyznam szczerze, że bardzo mnie zasmucił ten fakt, że nie pozostawiamy Panu Bogu decyzji swobodnej co do początku i końca życia, tylko sami to robimy. Był taki doktor Kevor Kean, zwany doktorem śmierć w Szwajcarii. On pierwszy zaczął upowszechniać tą kulturę śmierci, eutanazji. Do czego to prowadzi? Możemy się zastanowić, że prowadzi do tego, że starsi ludzie to już śmieci społeczeństwa. Nieważne jest, co wiedzą, nieważne jest, jaką drogę przeszli, nieważne jest, jakie zgromadzili doświadczenia, którymi mogą służyć młodszym pokoleniom. Trzeba się ich pozbyć, bo nie spełniają warunków kultury młodych, zdrowych i ambitnych szczurów. A czasami dają sobie wmówić, że są niepotrzebni, że nie chcą żyć. Ja się nie dziwię, że w Holandii już nie chcą żyć starzy ludzie. Bo czym mają się cieszyć? Z czego mają korzystać, jak nie ma Pana Boga? Nie ma wartości wyższych. Nie ma poświęcenia dla drugiego człowieka. Nie wiem, nie chcę wpadać w taki kaznodziejski ton, ale bardzo mnie zasmucił ten przypadek, to wydarzenie. To będzie propagowane teraz jako wyraz świadomego końca w atmosferze perfum, muzyki klasycznej i trzymania się za ręce. Gdzie oni odeszli? Można się pomodlić za ich duszę, ale czy to pomoże? No i obiecana bardzo krytyczna analiza wywiadu Carsona Tuckera z Putinem, autorstwa Noaha Smitha. Żydowski autor bardzo celnie i dosyć złośliwie punktuje Carsona, ale także Putina. Putina nazywa w tej swojej analizie, którą się nazywa chyba Noah Point of View, Putin to imperialista etniczny. Chce, aby Rosja rządziła wszędzie tam, gdzie sięga jej historyczna strefa. I świetne zdanie, które wyłapałem z tekstu. Polecam Państwu, żebyście sobie przetłumaczyli i przeczytali cały tekst, bo jest ciekawy. Można z nim polemizować, ale to jest taki inteligentny punkt widzenia. A zdanie, które mnie ukuło i pozostało w pamięci, to jest, brzmi tak. Jeden słoń w tym pokoju to tak naprawdę Polska.
Mam nadzieję, że Was zaciekawiłem, zachęciłem do lektury, więc polecam. A zobaczcie, jak media działają na usługach przemysłu i oligarchii finansowej. Oto Niemcy chcą wybudować 10 elektrowni gazowych, żeby uzupełnić swój bilans energetyczny. I po tej informacji, jakby już przesądzającej działania rządowe Niemiec, natychmiast nastąpił prawdziwy wysyp artykułów o potrzebie konsumowania rosyjskiego gazu. Że ten gaz wcale nie jest taki zły. Wcale nie śmierdzi Putinem. Tu jest przykład takich tekstów niemieckich. Strzeżcie się dziennikarzy, bo tak szybko się sprzedają. Tu Zwarycz, znowu zobaczcie. Pod koniec marca w Warszawie wspólne posiedzenie rządów Polski i Ukrainy informuje Zwarycz. Polski rząd już nie ma gęby. I mówi dalej, zależy nam na wspólnej z Polską produkcji zbrojnej. Z Ukraińcami produkować. Ciekawe, kto tu wtedy zostanie wystrychnięty na dudka. Ja mogę obstawiać w zakładach STS. I wygram tym razem, chociaż nie mam zdolności profetycznych. Trochę polskich takich historiek jeszcze dla Was. Więc tak, pan premier Kaczyński całkowicie szaleje. Wygonił już profesora Legutkę. Ja też nie należę do jakby wielkich miłośników profesora Legutki, ale jest to tęga głowa. Został wygoniony w dosyć uwłaczającym stylu. Tomasz Poręba też jakby się poczuł wygoniony. A Dominik Tarczyński teraz będzie szefem reprezentacji. Tam jeszcze Gabriela Beszweja, szefa biura parlamentarnego w Parlamencie Europejskim, też chyba chcą pogonić. Mówi się, że to są intrygi Morawieckiego i drugiego pana, którzy chcą zająć lepsze pozycje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, czyli przed wyścigiem po lukratywne stanowiska, z których sypie się euro. Kaczyński zresztą stwierdził na tajnej naradzie, że teraz wszyscy sami sobie będą finansować kampanie wyborcze do Europarlamentu, bo przecież jak partia bierze 50 parę milionów, to ma na co wydawać. No, a ciekawa wojna rozpoczęła się jakby za poduszczeniem Kaczyńskiego, bo Kaczyński zażądał od Janusza Wojciechowskiego ustąpienia ze stanowiska komisarza do spraw polityki rolnej, komisarza rolnego w Parlamencie Europejskim. I jakby wtóruje mu w tym szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber. Ten słynny Weber, który mieszał się w polskie wybory, też chce odwołania Wojciechowskiego. Ja tam za Wojciechowskim tęsknił nie będę, bo to były członek ZSL-u. Prawnik, więc na rolnictwie się zna pewnie tak jak każdy prawnik, który nigdy nie orał ziemi i nie nawoził. No ale ciekawie współgra ten głos Kaczyńskiego i Manfreda Webera. Czyżby ktoś z nami tu grał w dupniaka z filmu Race? A z takich bardziej przyziemnych spraw, zobaczcie, konkurs na nowego wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wygrał niejaki Marek Augustyn, wybitny specjalista. Przede wszystkim specjalista od bliskich kontaktów z panią minister Izabelą Leszczyną. To znajomy Leszczyny, po prostu kumpel Funfel. Czyli polityka Funfeliada teraz jest, proszę Państwa. Funfeliada. Można taki zrobić program telewizyjny i pokazywać Funfeliadę. Czyli tu Nowak wyciąga swojego kumpla, tu Leszczyna swojego i tak Nowak za dupniaka, Maliniak za obstraka i tak w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. Funfeliada. Platformy. No, ale niestety PiS nie wprowadził zasad, które mogłyby teraz pokazać, że Platforma to są ci B. Oni są B oczywiście, ale wy co robiliście? Nie było funfeliady? Nie wprowadzano tam przyjaciół i krewnych i znajomych posłanki chociażby jednej z południa Polski? Odbyła się rada gabinetowa, czyli zebranie rządu pod przewodnictwem Andrzeja Dudy. Nic to nie dało. Takie ple, pla, 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 Tusk swoje, Duda swoje. Nie na tym polega obrona polskich interesów i polska polityka prawdziwa, realna.
To jest tylko teatrzyk dla coraz bardziej zdenerwowanych i coraz mniej wymagających widzów. Ci zdenerwowani nie oglądają, a ci mało wymagający to i tak sobie obejrzą coś innego. Jakąś publicystykę na przykład. Podkreślam, publicystykę. W kręgach pomponikowo-kozaczkowych krąży informacja, że w wyborach prezydenckich weźmie udział nie tylko pani Gawryluk, ale także pan Stanowski. Ja już przypomnę, że w wyborach prezydenckich chciał startować też Thomas Lis. I wtedy towarzysz PZPR Walter pogonił go z TVN-u. No i widzicie, nie wyszło to na zdrowie panu Lisowi. Generalnie nie wystartował. Jakieś pomysły miał pan Durczok też ponoć polityczne, ale skończyło się tym, czym się skończyło. Zasłona milczenia. O zmarłych tylko już dobrze. Startował pan Pietrzak z show biznesu też z umiarkowanym sukcesem, a panu Maxowi Kolonko, widzicie, co się porobiło z tego startowania. Niebezpieczne to są zawody dla reprezentantów show biznesu i świata dziennikarskiego. Ale jak chcecie spróbować tego chleba, to czemu nie? Było to ciekawe. Złośliwie przypomnę, że kampania Mazowieckiego wtedy konkurował z panem Wałęsą i panem Tymińskim. Była bardzo odkrywcza, bo przecież tam były najbardziej intelektualnie natężone środowiska Frasyniuków i innych. Tylko przypomnę złośliwie, że nawet hasło tej kampanii, dlatego żółwie, niemoty, intelektualnie ociężałego Tadeusza Mazowieckiego, że nawet hasło ukradli Francuzom. Właściwie ukradli z kampanii z 1981 roku, z kampanii zwycięskiej François Mitterranda. Było to hasło wymyślone przez Jacques'a Seguela i ono brzmiało po francusku, jeżeli to dobrze wypowiem, La force tranquille, siła spokoju. I chcieli zrobić z tego Mazowieckiego, który jednak przecież o biskupie Kaczmarku potrafił złożyć ładny donos. Chcieli z niego zrobić siłę spokoju. Skończyło się tym, że przegrał nie tylko z Wałęsą, ale i z Tymińskim. Taka to była inteligencja. Nawiasem mówiąc, jeszcze złośliwie państwu powiem, że wtedy w Urzędzie Ochrony Państwa pracował, wówczas chyba już kapitan, bo bardzo szybko awansował, Sienkiewicz Bartłomiej. I kapitan Bartłomiej Sienkiewicz tak wykminił, jakby to młodzież powiedziała, rekordy na Tymińskiego, bo zbierano szybko, co by na Tymińskiego mieć, że oskarżono go o terroryzm i że bywał w Trypolisie. Wtedy rzecznik tego sztabu, ja to przypominam, bo państwo już nie pamiętacie, a ja złośliwie przypominam, bo ludzie żyją poza siłą spokoju. Szostkiewicz, jaki Adam, rzecznik sztabu Mazowieckiego, wtedy ogłosił w telewizji: mamy tutaj dowód na współpracę Tymińskiego z terrorystami, bo przylatywał do Trypolisu. Tylko nasze służby pod wodzą wówczas wynoszącego kwity Bartłomieja Sienkiewicza pomyliły Toronto z Trypolisem. Taka drobna pomyłka. Takie były już wtedy fachowe, a potem tylko uczynili, stali nad przepaścią, a potem zrobili wielki krok naprzód. Więc tak mi się przypomniało. Sienkiewicz był wtedy młodszy. Zresztą Sienkiewicz zrobił karierę przez to, że był trochę sprawniejszy fizycznie od Janka Rokity. I jak robili manifestację Wolność i Pokój, ruchu Wolność i Pokój, też trzeba mu poświęcić odrębne opracowanie temu ruchowi, to Sienkiewicz wchodził na rusztowanie, rozrzucał ulotki, a Janek miał kłopot z rusztowaniem, więc patrzył z podziwem, jak Sienkiewicz na to rusztowanie wchodzi. O, takie stare czasy. Pamiętam. Nie wiem, po co ja to państwu opowiadam, ale może was to interesuje. No. Kiedyś gawędy takiego żółwia zrobimy, że będę wspominał różne zdarzenia i opowiadał, jak było naprawdę. A teraz jeszcze powiem państwu o tym, jaka będzie dalsza część trasy Rebelia 2024, czyli trasy
po której w każdym miejscu powstają zalążki ruchu obrony Polaków i ludzie zaczynają działać, bo taki jest efekt tych spotkań. W 5 miejscach już są zalążki, a przedtem było też kilka spotkań, więc naprawdę powstają zalążki. Niedługo będzie statut, logo, wszystkie te rzeczy, które w stowarzyszeniach są ulubione. Władze też jakieś trzeba będzie powołać do jakiegoś kongresu, takie tymczasowe. No i pełnomocników. Ale gdzie teraz będę? Teraz jedziemy na Mazowsze. Już byliśmy na południu Polski, teraz Mazowsze. I zaczynamy od Radomska 22 lutego o godzinie 18. Spotkanie w Radomsku w hotelu Zodiak, ulica Kościowa 22. Dzień później, 23 lutego, godzina 18, spotkanie w Górze Kalwarii, restauracja Marysieńka, ulica Dominikańska 7. 24 lutego dwa spotkania. O godzinie 12 w Łosicach, w Łosickim Domu Kultury, ulica Piłsudskiego 4 oraz o 18 w Siedlcach, ulica Sokołowska 161, dawne Karo. No i wreszcie 25 lutego o godzinie 13 spotkanie w Garwolinie, przystań M, sala bankietowa Rębków, ulica Rekreacyjna 1, Wola Rębkowska. Taki jest, ja to jeszcze powtórzę przed samym wyjazdem w następnym komentarzu, więc Państwo, którzy tam mieszkacie, zapraszam serdecznie. Wstęp jest zawsze wolny, bo jesteśmy wolnymi ludźmi, więc wstęp wolny, ale warunek jeden. Chcecie wziąć aktywny udział w spotkaniu. Pokłócić się z Gadowskim, porozmawiać między sobą i zainicjować nowy ruch u siebie. To jest warunek przybycia na spotkanie. Przychodźcie, starzy, młodzi w okularach, wysocy, niscy, dziewczyny, kobiety, faceci, mężczyźni. Wszyscy przychodźcie, jak tylko wam Polska leży na sercu. Zapraszam. Nagadałem dzisiaj dużo. Mam nadzieję, że bardzo was nie zmęczyłem i nie pozbawiłem optymizmu, bo wszystko w rękach Pana Boga i naszych. Jak będziemy stosować zasadę ora et labora, a tych, którzy nie wierzą, proszę o namysł zamiast modlitwy, to wszystko dobrze pójdzie. Naprawdę jest energia w narodzie. Jest tak dużo rzeczy się dzieje. Tak wiele kontaktów. Ja już mam po prostu pełny kociokwik w głowie. Cieszę się z tego niezwykle. Z tyle energii udało się wykrzesać w Polsce. Strasznie zaczynają zgrzytać zębami przedstawiciele oficjalnych partii, tych, które rządziły do tej pory, przedstawiciele partiokracji. To dobra nasza. Zgrzytają zębami, ciskają grzmoty, za chwilę się za nas wezmą wszystkie możliwe media pewnie. Nie szkodzi. Damy radę. Zdrowia i wolności. Do zobaczenia. A ponieważ dużo mówiłem dzisiaj o najważniejszych problemach, czyli o walce rolników, o polskie interesy, z którą się solidaryzuję. I jeszcze jedna uwaga. No, jeżeli będziecie chcieli, żebym gdzieś przyjechał, pomógł wam w tej walce, to ja chętnie przyjadę. Nie ma problemu. Zmienię plany i przyjadę. Ale póki co w piątek, w najbliższy piątek, rozmowa Samueli Torkowskiej i Piotra Zwiewki z Tomaszem Ognistym, wiceprzewodniczącym Rolniczej Solidarności, który ma bardzo dużo nowych, ciekawych informacji wam do przekazania, a chcemy trzymać rękę na pulsie, więc Tomek Ognisty, bojownik zaprawiony w bojach już z kolejnymi ekipami antyrolniczymi, opowie wam szczegóły różnych kłamstw, które upowszechniają oficjalne media. Przypominam, w piątek Samuela Torkowska i Piotr Zwiewka rozmawiają z Tomkiem Ognistym. Do zobaczenia. Przyznam się, że piszę nową powieść i mam nadzieję, że ona dorówna tajemnicy spowiedzi. O czym będzie, to jeszcze nie zdradzam, ale wprowadziłem taki nowy pomysł na pisanie, mianowicie synkretyzm życiowo-literacki, a wyjaśnię to w następnych komentarzach, na czym to polega. Dziękuję bardzo. Tajemnica spowiedzi, no, mogę powiedzieć, masowo czytana.
Oto przykład, jak można zrobić bestseller, nie współpracując w ogóle z wielkimi hurtowniami i empikami. Ta książka dociera i to w tysiącach egzemplarzy do czytelników i dziękuję bardzo za opinię i za to, że ją czytacie. Bardzo dobrą opinią cieszy się też powieść przygodowa dla młodzieży, także starszej młodzieży, Klucz do gór zamkniętych, Małgorzaty Klimek. Bardzo fajnie ją komentujecie, a świetnie zadebiutowała też nasza nowość, naszego wydawnictwa, Człowiek widmo Artura Kawki. Dziękuję bardzo. Z nowości dziś mamy tak. Rzecz bardzo ciekawa, ale no, trudna. Marek Wojnar, Imperium Ukraińskie. Źródła idei i jej miejsce w myśli politycznej ukraińskiego nacjonalizmu integralnego pierwszej połowy XX wieku. Chcecie wiedzieć, kim był Dmytro Doncow? Skąd się wziął Bandera? Skąd się wziął cały aeropak różnych morderców, którzy potem na Wołyniu się popisali? Między innymi Enej, pułkownik Enej, czyli Petro Oliwnik. To z tej książki się dowiecie. To jest rzetelna wiedza wydana przez Arkana. Tutaj rekomenduję tą powieść, to opracowanie. Rekomenduję na przykład pan profesor Andrzej Nowak czy pan profesor Roman Wysocki. Arkana nie wydają chłamu, więc warto się z tym zapoznać. A sam pan Marek Wojnar, stosunkowo młody człowiek, jest adiunktem w Zakładzie Europy Środkowo-Wschodniej i Badań Postsowieckich Instytutu Studiów Politycznych PAN. Specjalizuje się w studiach nad nacjonalizmem integralnym w Europie Środkowo-Wschodniej w pierwszej połowie XX wieku. Skąd się wziął nazistowski sposób rozumienia narodu Ukraińców? Kto Ukraińców popchnął do takich działań? To wszystko swoje źródło ma w ideologii, a ta ideologia jest najlepiej opisana właśnie w opracowaniu Marka Wojnara. Rzecz już zupełnie innego diapazonu, bardzo miła i bardzo piękna, czyli kolejna książka z Edwarda Brooke Hitchinga, tym razem Złoty Atlas, największe wyprawy, odkrycia i poszukiwania na mapach. Wyśmienita rzecz, rzetelnie przygotowana, napisana z ikrą i pięknie ilustrowana, urzekająca. Times Literary Supplement. Pasjonująca historia odkryć geograficznych, zilustrowana najrzadszymi, najpiękniejszymi mapami w dziejach kartografii. Fascynujące kompendium, pewne zaskakujących faktów, obficie czerpie z najnowszych badań. Brooke Hitching, członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, mapofil, scenarzysta popularnej audycji telewizyjnej QI, nadawanej przez BBC. Znacie już Hitchinga, bo propaguje jego książki. One są naprawdę dobrze wydawane i piękne. Tym razem o odkryciach. Polecam. Inna zupełnie poetyka, ale bardzo ciekawa. Szpiedzy Watykanu. Tajne służby w kościele. Ulrich Nersinger. Więcej nie muszę mówić, bo wszystko jasne. Wielkie tajemnice, aura skandalu, materiał na dziesiątki filmów sensacyjnych. Wszystko to w jednej książce i wszystko to prawda. Przypominam piękną rzecz, jaką są Nadberezyńcy Floriana Czerniszewicza. To jest jedno z najpiękniejszych osiągnięć literatury II Rzeczpospolitej. No, każdy, kto czytał, wie. To jest epopeja. Pięknie napisana, dorównująca najlepszym książkom Sergiusza Piaseckiego. I na koniec nie mogę sobie odmówić. Bardzo smakowita historia kawy Izabeli Witkosowskiej. Przyznam, że my też przygotowujemy w naszym wydawnictwie taką niezwykłą historię kawy, ale napisze ją ktoś, kto na kawie się zna najlepiej w Polsce. Na razie historia kawy, pióra Izabeli Witkosowskiej. Czytajcie.
A teraz dla zdrowotności. Słynna już manufaktura Romis, Gołaczewy, ulica Stara Wieś. Wyprodukowane w Polsce cudne, cudnego smaku czekoladki. Naprawdę urzekły mnie. Dlatego je tak reklamuję. Niedługo będzie cała seria naszych czekoladek poetyckich. Każda czekoladka z wierszem. Ale teraz muszę jeszcze raz zareklamować Państwu czekoladki produkowane w Gołaczewach pod Wolbromiem. Tym razem śliwka w czekoladzie. Kto spróbował, to po prostu nie może się nadsmokać. No i dla zdrowotności witaminy A, D, E, K, forte, w płynie lepiej przyswajalne, oraz kozie kolostrum caprima. W mleku kozim kąpała się słynna Kleopatra. No i była ślicznością, że Marek Antoniusz się w niej zakochał. A tu jest wszystko, co najlepsze, czyli kozie kolostrum. Dla zdrowotności najlepsze. Polecam. Drodzy patroni, teraz szczególnie jest potrzebne nam wasze wsparcie, bo gro czasu spędzamy na jakiejś robocie politycznej, którą powinien robić ktoś zupełnie inny, tylko że no, sami mówiliście, że proszę, niech pan sam zrobi, skoro pan tak krytykuje, no to się wziąłem. Nie? Teraz nie zostawiajcie nas samych. Więc proszę o wsparcie. A jeszcze jest druga prośba do was, że jutro o 16:00 Samuela Torkowska i Piotr Zwiewka będą nagrywać wywiad z Tomkiem Ognistym, wiceszefem Solidarności Rolników Indywidualnych. Jak macie jakieś pytania, sugestie, to przysyłajcie, byle szybko. Oczywiście ten wywiad obejrzycie szybciej, ale możecie mieć wpływ na niego, tylko proszę przesyłajcie sugestie. No i pamiętajcie, my nigdy nie bierzemy pieniędzy od partii, od fundacji, zwłaszcza zagranicznych, tak jak lewusy. Lewicowcy, przepraszam, bo ja już też wpadam w taki nieelegancki ton. Tak jak lewicowcy, nie bierzemy też od rządowych różnych agent, tym bardziej teraz nie dadzą nam nigdy złamanego grosza. Jeżeli chcecie, żebyśmy trwali i się z wami komunikowali, no to bądźcie dalej dobroczyńcami tego kanału. Jesteście niezawodni, świetnie to idzie. Możemy planować nowe produkcje dzięki wam. Ale nie zapominajcie o nas. Pozdrawiam, do zobaczenia.